Witamy Państwa, dzień dobry, Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin. A skoro dzisiaj mamy czwartek, to znaczy, że będzie wolny piątek i naszym gościem będzie pan profesor Mirosław Piotrowski, który skomentuje ostatnie wydarzenia, które się odbyły w ostatnim tygodniu. A odbyły się ciekawe sprawy, które pokazują nam, że niestety nasze lasy już nie bardzo są nasze, na przykład. Panie profesorze, jak to możliwe? Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa. Że nasze to nie nasze. Nasze są nasze, tylko pan redaktor mówi o czym innym, to co się za nami wyświetla, a mianowicie trzeba postawić problem tak jak tu widzimy za nami. Polska przegrała znowu w TSUE z Komisją Europejską w sprawie zmiany ustawy o lasach, po prostu. Mówię, no nie nasze się robi. Nie, po prostu nasze są nasze, tylko rząd polski znowu przegrał z Komisją Europejską w TSUE. I zanim zagłębimy się w szczegóły tejże porażki, już nie wiem której, kolejnej, tak? Nie pierwszej, nie drugiej, nie trzeciej, nie czwartej, nie piętnastej, kolejnej porażki, no to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, że Polska ciągle przegrywa w TSUE i przegrywa na płaszczyźnie Unii Europejskiej. Rząd PiS-u rządzi już ósmy rok, czyli przez ostatnie 8 lat powinien się już nauczyć, jak funkcjonuje Unia Europejska, co można, czego nie można. Rząd PiS-u, który nazywam ferajną bezrefleksyjnych dyletantów, przez 8 lat niczego się nie nauczył. To nawet, panie redaktorze, jeśli dzieci chodzą do podstawówki przez 8 lat, no to czegoś tam się nauczą. A jeśli się nie nauczą niczego, tak jak rząd PiS-u, to po prostu powinny pójść do szkoły specjalnej. No i tak powinno się stać z tym rządem, z tym ferajną bezrefleksyjnych dyletantów, bo oczywiście oni twierdzą, że to Niemcy, którzy dominują w Unii Europejskiej. Niemcy, którzy ich zdaniem nas nienawidzą i nas ograniczają. No dobrze, ale nawet jeśli przyjąć ich narrację, to przez te 8 lat powinni nauczyć się, jak to obejść dla dobra obywateli, żeby lasy były nasze, a nie kogoś innego, jak mówi pan redaktor, i żeby Polska nie przegrywała. Trzeba się nauczyć. To nawet proszę zauważyć, że na Ukrainie tak naprawdę toczy się wojna ponad 8 lat, a rząd PiS-u blisko 8 lat tu rządzi. To nawet Ukraińcy nauczyli się, że cóż tam trzeba w Donbasie? No wykopać jakieś doły, żeby się chronić, wciągnąć inne państwa, pozyskać broń, sprzęt, uzbrojenie, pieniądze od takich krajów jak Polska, która jest drenowana naprawdę nie tylko ze sprzętu wojskowego, ale także z pieniędzy idących z naszych kieszeni, a rząd ukraiński tak na marginesie nawet nie wyzbył się retoryki probanderowskiej. No więc czegoś mogliby się wreszcie nauczyć, a przez 8 lat cały czas przegrywają i nie mogą się nauczyć, jak funkcjonuje Unia Europejska. Otóż jak to za nami się wyświetla, to rozpocznijmy od Komisji Europejskiej i TSUE. Otóż ta Komisja Europejska, jak czytamy w dokumentach, w lipcu 2021 roku podała ten rząd polski do TSUE. Pytanie, a kto wybrał tę Komisję Europejską? Wszyscy europosłowie PiS-u głosowali za tą komisją, za panią von der Leyen, która nas podała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wszyscy głosowali za Timmermansem, tylko dwójka się wstrzymała. PiS ma swojego przedstawiciela w Komisji Europejskiej, która nas podała do TSUE, i PiS ma wysyła do wszystkich agent, także do Trybunału Obrachunkowego, teraz także do TSUE, przecież jest tam przedstawiciel Polski, powinien być, również tam jest. No więc skoro oni nie potrafią w ogóle się tam znaleźć i grać, to uważam, że powinni zostać przesunięci do tej klasy specjalnej, tak jak uczniowie, którzy się niczego nie nauczyli po szkole podstawowej. No i z czym my tu mamy do czynienia? No po prostu cały czas jesteśmy łupieni z pieniędzy. Codziennie płacimy 1 000 000 euro kary za niezlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tydzień temu to rozmawialiśmy z panem prezesem, który choruje, pozdrawiamy go. Wcześniej z panem redaktorem i co tydzień 7 000 000 euro, 7 000 000 euro, czyli blisko 34-35
milionów złotych płacimy, tak? I wracając do tej przegranej, no to są trzy punkty. Komisja Europejska zaskarżyła TSUE, przyznał, że Polska narusza dyrektywy unijne, na które wcześniej się zgodziła. To jest pierwsza rzecz. Druga, czyli dyrektywę siedliskową, dotyczy to ptaków, etc. No i druga rzecz, że nie zapewniła możliwości organizacjom ekologicznym do zaskarżenia ich poczynań w sprawie lasów. I trzeci punkt, tu przeczytam, bo w mediach to się nie przebiło. Trzeci punkt tego orzeczenia TSUE, Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania, które się toczyło. To tak... Co nowego? Tak na osłodę. Więc za to wszystko, panie redaktorze, płacimy. Płacimy, bo to jest ferajna, bezrefleksyjnych dyletantów i oni ustawiają się tylko w takiej pozycji, jak powiedziałem, że to Niemcy na nas czyhają, chcą nas ograniczać. No dobrze, jeśli chcą, no to co oni zrobili przez 8 lat, żeby to zmienić? Żeby zawrzeć inne sojusze, inne koalicje. Ja im podpowiadałem wielokrotnie, co należy czynić, ale uważam, że koniec już z tymi podpowiedziami. Tu się nic nie da zrobić i ich po prostu należy odsunąć od władzy. No bo mamy też i drugą sprawę, która dzisiaj wyszła, czyli rzecznik prasowy TSUE podał, że zagrożone jest u nas sądownictwo, czyli nie mamy niezawisłego sądownictwa. Druga informacja, która nam się pojawia, ja sobie tu wydrukowałem komunikat prasowy, właśnie z dzisiaj, Luksemburg, 2 marca, jak to nagrywamy, 2023 roku. Otóż rzecznik generalny Rantos ma wątpliwości co do tego, czy mechanizm wyrażania przez Krajową Radę Sądownictwa zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez polskich sędziów po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku dawał wystarczające gwarancje niezależności. Czyli idzie o procedurę przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Tam kwestionuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to, że jedni sędziowie przechodzą z automatu, czyli 6 miesięcy wcześniej składają taką deklarację i KRS przyjmuje, a tak naprawdę nie ma ograniczeń czasowych, jak długo KRS może to rozpatrywać i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym uważają, że godzi to w niezawisłość sędziów, że władza wykonawcza ma wpływ na to, czy sędzia dalej orzeka, czy nie orzeka. No ale jeśli w tytule mamy, że znowu TSUE, rzecznik prasowy TSUE konkretnie rzecz ujmując, ma tego typu wątpliwości, to jeszcze nie jest wyrok, ale w 99% stanowiska rzecznika pokrywają się z późniejszymi wyrokami. No to jeśli mówimy o nieprzejrzystości i niewystarczającej gwarancji niezawisłości sędziów i sądownictwa, a premier Mateusz Morawiecki 2 lata temu podpisał rozporządzenie, w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii, gdzie w artykule 3 zapisano, że można nam wstrzymać środki, jeśli mamy do czynienia z naruszeniem zasad państwa prawnego, a na to wskazuje, cytuję, zagrożenie niezawisłości sądownictwa. No to czy taki komunikat rzecznika prasowego TSUE, który mówi, że u nas istnieje zagrożenie niezawisłości sądownictwa, nie ma wpływu i nie można powiązać z tym rozporządzeniem? No można. Czyli na tej podstawie, która dzisiaj została sformułowana, można Polsce wstrzymać wszystkie środki, nie tylko z KPO, wszystkie środki płynące do naszego kraju, na które notabene się składamy. Wobec tego pytanie zasadnicze, jak można do czegoś takiego dopuścić? To jest ferajna bezrefleksyjnych dyletantów. Oni wymieniają sobie tylko wiceministrów, na przykład do spraw Unii Europejskiej. Był pan Szymański, no to wymienili na pana Sęka, tam jeszcze jest w Senacie Pęk, jest pan Buda, jest Puda, Strąg, nie wiem, jeszcze inni. Będą sobie tak wymieniać, ale z tego nic nie wynika. Jak mówił Stefan Kisielewski, herbata nie zrobi się słodsza od samego mieszania. Trzeba dosypać cukru. No a te osoby nie mają nic do dodania. Przypomnę to, o czym mówiliśmy, sądzę, że z panem redaktorem, przy okazji właśnie nominowania tego nowego wiceministra w zastępstwie Szymańskiego do spraw
Unii Europejskiej. On, zastawszy taką sytuację, o której mówimy w tej chwili, czyli o tych karach, które płacimy, 1 000 000 euro dziennie, za Turów płaciliśmy i inne sprawy, to co on powiedział? Że on jedzie do Brukseli, żeby się zorientować, o co chodzi. I wtedy powiedziałem w tym studiu, że to zorientowanie będzie nas kosztowało około 100 milionów euro, bo on się będzie orientował 3 miesiące, ponad 3 miesiące, więc 90 parę dni, a to kary dziennie 1 000 000 euro. No i w tej chwili prawdopodobnie już się zaczyna choć trochę orientować, ale moim zdaniem nie rozumie w ogóle tych mechanizmów, które tam zachodzą. Także w TSUE tam można podjąć całkiem inną grę, tylko że ta ferajna bezrefleksyjnych dyletantów nie chce albo nie potrafi. Czyli krótko mówiąc, tak na moje dyletanckie oko wychodzi na to, że jesteśmy ubezwłasnowolnieni, jeśli chodzi o lasy, czyli nie możemy nimi zarządzać według własnego, jak to się mówi, pomysłu i widzimisię. Można tak to w cudzysłowie ubrać. No i na dokładkę grozi nam też, że nie będziemy mieli pieniędzy. Konkretnie, panie redaktorze, jeśli nie zostanie wdrożony ten wyrok, to orzeczenie TSUE, to grożą nam kolejne kary. I to one są realne. Takie jak tutaj, przy okazji Izby Dyscyplinarnej. Oni, ta ferajna bezrefleksyjnych dyletantów niczego się nie nauczyła. TSUE wydał również orzeczenie w sprawie lasów w Puszczy Białowieskiej, jak wszyscy sobie przypominamy. Chodziło o kornika drukarza. Oczywiście nie miał racji wtedy i Komisja Europejska nie miała racji. Ale wówczas profesor Jan Szyszko natychmiast się z tego wycofał, choć wiedział, co się stanie, że te lasy zostaną zdegradowane, bo wisiał nad nami miecz Damoklesa, że nałożą na nas te kary. Wobec tego tutaj trzeba było uciekać z tego już daleko wcześniej. Ja podpowiadałem tej ferajnie bezrefleksyjnych dyletantów, jak to należy zrobić, nawet podając przykład Ryszarda Czarneckiego, który kiedyś chciał odwoływać się do TSUE. Mówiłem o tym już chyba w tym studiu także, że jak stracił stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, poradzono mu, żeby się odwołał i odwoływał się do TSUE i tam oddalili ten wniosek. Ale z TSUE sami do niego zadzwonili, mówiąc, że jeśli wynajmie prawnika przez nich wskazanego, to ma bardzo duże szanse, żeby to wygrać. I on się zgłosił do Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński powiedział, to stanowisko nie jest dla nas takie ważne, nie będziemy tracić pieniędzy. I ja podejrzewam, że podobne stanowisko Jarosław Kaczyński zajął w tej samej sprawie. Proszę zobaczyć, kto nas reprezentuje i czy nie można było wynająć, nazwijmy to, lepszego prawnika. Jeśli ktoś gra w szachy, to my nie możemy grać w warcaby. Jest wiele różnych konfiguracji, które wchodząc bądź grając na tej szachownicy, można odwrócić ten wyrok. No ale najwidoczniej oni się nie tylko nie znają i są dyletantami, no ale wielu z nich naprawdę nie chce, bo chce pokazać przed wyborami, proszę, jak nas gnębią, biją, a my się nie dajemy. No nie dajemy, ale płacimy, tak? Wszyscy za to płacimy. No trochę nie bardzo się nie dajemy, skoro nie możemy zarządzać własnymi lasami według naszych planów, tak? To tak jakbyśmy nie mieli tych lasów. Znaczy lasy mamy, jest teraz kwestia implementacji, czyli wdrożenia tegoż. To, że dopuszczone są organizacje nazwane ekologicznymi, które mogą zaskarżać, to nie znaczy, że trzeba im przyznać rację. A jak będą zaskarżać, to już teraz trzeba myśleć, coś zrobić, żeby Unia nie reagowała i wzięła stronę polską. Można wskazać, że chronimy te siedliska ptaków tak czy owak. Jest naprawdę bardzo dużo możliwości, które wskazywałem od samego początku. To nie jest tak, że wszyscy huzia na Polskę, ale skoro my nie chcemy grać jako Polska, tylko, no jak mówię, wykonujemy ruchy jak w warcabach, jak inni grają w szachy, no to oni z tego korzystają. Oni się jeszcze ucieszą, jak Polska tego nie wdroży, bo będą następne kary. A na przykład nikt nie pyta, co dzieje się z pieniędzmi, które pływają z Polski, są ściągane z Polski, 1 000 000 euro dziennie.
co robi z nimi Unia Europejska. Jakoś nie słyszałem, żeby któryś dziennikarz zapytał, co z tymi pieniędzmi dalej się dzieje. A to już są, jest, jeśli dobrze pamiętam, na dziś jak nagrywamy, 484 miliony euro, czyli 2 miliardy 200 milionów złotych. Polska już płaci taką karę na dzień dzisiejszy. Ile rzeczy można by było za to zrobić? I ile można byłoby wyposażyć szpitali, dzieci wysłać na kolonie letnie, zimowiska już mijają. No mnóstwo rzeczy. I ile można by zainwestować w nasze szkolnictwo? Przecież zainwestować w podwyżki dla nauczycieli, których de facto nie ma, bo nawet nie, bo to nie są podwyżki, nawet nie ma rewaloryzacji związanej z inflacją i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, no cóż zrobić, jeśli mamy ferajne bezrefleksyjnych dyletantów? No cóż, w tym momencie wystarczy poczekać do wyborów. No wyborów, no nie ma innego wyjścia, no trzeba ich zmienić. Tutaj naprawdę się nic nie da. Wymiana wiceministrów kolejnych na tym stanowisku nic nie da. To nawet światli ludzie, bo tak też są w PiS-ie, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, chociażby krytykowany wielokrotnie i często słusznie Witold Waszczykowski, który naprawdę miał doświadczenie dyplomatyczne w przeciwieństwie do tej ferajny teraz w MSZ-cie, bo począwszy od ministra, przez wszystkich wiceministrów spraw zagranicznych, żaden z nich nigdy nie był dyplomatą i nigdy nie przebywał na placówce dyplomatycznej. No Waszczykowski przebywał i był dyplomatą. I po tych zmianach pana Czaputowi, i następców, i pana Rała też, bo on to już zastał, krytykował te posunięcia Morawieckiego, na przykład wyodrębnienia wiceministra spraw zagranicznych do spraw Unii Europejskiej, wyciągnięcie go z MSZ-u i przydanie do URM-u. Mówi Waszczykowski, że on straci kontakt z informacjami z ambasad. I tak też się stało. I to jest po prostu pokłosie tego. On nie ma informacji. On jedzie do Brukseli, żeby rozeznać się w sytuacji. A tak miałby informacje na bieżąco i w 2-3 dni by został zorientowany, o co chodzi. A tak płacimy za jego zorientowanie, jak mówię, 100 milionów euro kary, czekając, aż może jego ktoś oświeci. W każdym razie można powiedzieć tak, nadchodzą wybory niedługo, na jesieni możemy to zmienić, ewentualnie utrzymać status quo, co kto lubi, jak to się mówi. Tutaj nowe sondaże wskazują, że nie taki PiS jest mocny, na jakiego wygląda. Bo rośnie siła Konfederacji, a i KO, czyli POKO, czyli Platforma Obywatelska, też w sumie rzecz biorąc, okazuje się, nie jest taka słaba, jak ją chcą pisowskie media odmalowywać. Jak pan myśli, panie profesorze, zamiesza się na scenie politycznej? Mam taką nadzieję i nie jest tajemnicą, że współpracuję z Konfederacją i sekunduję tutaj Konfederacji. To jest sondaż, o którym pan redaktor mówi, tak naprawdę pierwszy i jeden, który wskazuje tak wysoki wynik dla Konfederacji. Przypomnę, że tylko raz, jak pamiętam, ten wynik oscylował około 11%, kiedy Grzegorz Braun z mównicy sejmowej powiedział do niedzielskiego ministra zdrowia, będziesz pan wisiał. Ale to był krótkotrwały epizod. Tutaj to znowu mamy do czynienia z tą magiczną liczbą 11%. Czy ona się utrzyma, tego nie wiemy. I jeśli wyniki tego sondażu są rzetelne, bo ja nie znam metodologii, w jaki sposób to robiono, czy to jest ankieta komputerowa, czy to jest ankieta telefoniczna, czy jest ankieta to najlepsza, czyli random road, którą robią ankieterzy. To jest najlepszy sposób. Ale jeśli jest to rzetelne rozeznanie, no to należy zadać sobie pytanie, skąd taki wzrost popularności. Konfederacja rośnie tak w siłę. Tak, no możemy odpowiedzieć na to w dwojaki sposób. Albo ludzie przeczytali program Konfederacji i się do niego przekonali, co jest rzeczą trudną i kłopotliwą, bo wiele osób nie czyta jednak programów i patrzy na ludzi, co mówią. Albo też... Czytanie nie jest naszą mocną siłą jako narodu. Albo drugi aspekt,
nasila się rozczarowanie PiS-em, czyli formacją rządzącą. Do ludzi dociera, że to są osoby niekompetentne, dyletanci, a jednocześnie no, zagarniający do siebie wypracowane przez naród pieniądze poprzez różnego rodzaju fundacje, fundacyjki. No co chwilę Najwyższa Izba Kontroli ma pełne ręce roboty, konkretnie kontrolerzy, bądź i do Koalicji Obywatelskiej, czyli do takiej pseudoopozycji platformiano PSL-owskiej, następuje rozczarowanie i bez czytania tych programów ludzie kierują wzrok na jedyną opozycyjną formację, która jest w parlamencie, w Sejmie, na Konfederację. Ale no, też bym tutaj uważał, bym tutaj uważał, to jest pierwszy sondaż. Mam nadzieję, że koledzy nie zachłysną się tym sondażem, choć bardzo zwracają uwagę na to. Trzeba patrzeć na tendencje i też na sondażownię. Ja przez ładnych parę lat kierowałem taką sondażownią, Europejskim Instytutem Studiów i Analiz, który zatrudniał specjalistów, także pana Marcina Paladę, i mieliśmy świetnych przede wszystkim ankieterów, którzy z wyższym wykształceniem, a nawet mieliśmy ankieterów z doktoratem. Także przede wszystkim informacja pozyskana na dole i dobrze ułożona metodologia pozwalała nam pozyskać informacje rzetelne. I oprócz tego, że badaliśmy na przykład oglądalność telewizji, słuchalność radia i wiele osób formułowało różne zastrzeżenia, to ja powiem, że 10 lat temu, jak pamiętam, w 2013 roku, tak na próbę zrobiliśmy badania na terenie województwa lubelskiego, ale myślę tu o Lubelszczyźnie łącznie z Zamościem i Chełmem, na temat preferencji wyborczych. Ile osób wrzuciłoby kartkę wyborczą do Parlamentu Europejskiego na poszczególne partie polityczne? W 2013 roku, a wybory były w 2014. Zrobiliśmy te badania i ja je przekazałem do Kuriera Lubelskiego i Kurier Lubelski je opublikował na rok przed wyborami. I jak pamiętam, w 2014 roku odbyły się wybory i wyniki naszego sondażu różniły się od wyników rzeczywistych po roku. Wie pan redaktor o ile? O 1%. O 1%. Prawie w punkt. Po roku, tak? O 1%. Więc chciałbym, aby pan redaktor czy państwo zapamiętali ten sondaż, czyli ile ta sondażownia daje nie tylko Konfederacji, bo tam nawet ponad 11% jest, ale ile daje i PiS-owi, i KO, i innym. I abyśmy to porównali, bo to nie cały rok, czyli na jesieni, jeśli odbędą się wybory, bo gdyby tendencja się utrzymała, to nie mam wątpliwości, że przy spadku PiS-u będą dążyć do tego, aby wprowadzić tu stan wojenny, stan wyjątkowy, bądź wplątać nas w wojnę, aby utrzymać władzę. Ale gdyby się sytuacja utrzymała taka, jak jest w chwili obecnej, no to ciekawym będzie porównanie. Warto będzie zapamiętać te wyniki i te, powiedzmy, wyniki sondaży. No, w każdym razie Konfederacja na pewno ma tę przewagę nad innymi partiami opozycyjnymi, tak to nazwijmy, że stara się być jednak merytoryczna. I to jest siła Konfederacji. Nie posługuje się jakimiś takimi tanimi chłytami politycznymi, a raczej merytorycznie punktuje tutaj różnego rodzaju niedogodności związane z zarządzaniem przez Prawo i Sprawiedliwość. I oby tak dalej. To będzie pracowało chyba tym bardziej na dobro Konfederacji. To prawda, nie słyszałem głosów i zarzutów pod adresem tej formacji, że jest niekonsekwentna, że co innego napisała w programie, a co innego mówią czy robią posłowie. Mankamentem jest to, że formacje te dosięgną sympną podziału, pączkowania, i to rodziło obawy, że zaszkodzi tej formacji. Jak się okazuje, nie. Idą tą drogą, którą wypróbowały inne partie, jak chociażby Prawo i Sprawiedliwość, chowając do szafy pewnych polityków na czas wyborów. Teraz też, jak sądzę, eksperymentują ze schowaniem niektórych polityków. Nie wymieniam nazwisk, ale pewnie państwo wiecie, o kogo chodzi. No, zobaczymy, czy to będzie procentować. Na razie zaprocentowało nam to, że mamy nadwyżki węgla. Węgla ci u nas dostatek.
Możemy go sobie przechowywać, możemy go sobie gospodarować jak chcemy. No i teraz pytanie, czy jest z czego robić aferę? Czy jest czym się przejmować? W takim razie, skoro mamy węgla z naddatkiem. A kto robi aferę? No, nie wiem, zawsze można zrobić aferę, że jest węgiel, albo że go nie ma. Tak jak to robiło opozycja, prawda? Że nie było węgla, to gdzie ten węgiel? Był węgiel, to czego taki, czego owaki? Panie redaktorze, czym jest test, problem? Słynny test palenia węgla na łopacie, prawda? Chociażby urządzali. W czym jest problem? Problem wyświetla się za nami, czyli w tytule wybrzmiewa nam rządowy plan na nadwyżki węgla w samorządach i będzie można zrobić zapasy. Czyli jest to rządowy plan dotyczący samorządów. Czyli rząd zamiast zostawić to, no nie chcę zostawiać tak samorządom, co po prostu ludziom przedsiębiorczym. Wracamy do czasów słusznie minionych, komunizmu, Misia, Barei. To już starsi ludzie pamiętają, kiedy rząd wszystko kontraktował i odpowiadał za to, za pastę do butów, pastę do zębów, za sznurowadła w butach i tak dalej, i za węgiel. I teraz rząd zajmuje się handlem węglem i zrzuca to na samorządy. I teraz samorządy mają problem, bo miały ten węgiel kontraktować, przewozić, przechowywać, no a teraz znowu będzie musiał coś z tym zrobić, bo okazało się, że zima była łagodniejsza, nad czym chyba wiele osób nie ubolewa, no i teraz samorządy będą musiały jakoś to przechowywać, tak? No więc da to skądinąd alibi samorządom, bo na przykład taki tu prezydent miasta Krzysztof Żółk, którego znam i pozdrawiam, zamiast zajmować się na przykład naprawą nawierzchni ulic, bo mieszkańcy ulicy Jacyny Onyszkiewicza, ulica ma tam 900 metrów, a ma chyba z 2000 dziur i ukazał się artykuł w Dzienniku Wschodnim pod tytułem tu nawet dziury są dziurawe i wysyła tam wiceprezydenta, który patrzy, ogląda te dziury i mierzy i twierdzi, no że nie ma pieniędzy, jak będą pieniądze to coś tam i ludzie niszczą samochody. Jeździ tam parę tysięcy samochodów, więc zamiast zająć się nawierzchnią dróg, taki prezydent, do czego jest obowiązany, do czego namawiam go, to on musi teraz zająć się składowaniem węgla, co nie leży w jego kompetencjach, bo jak sądzę, ludzie wybierając go jako menadżera miasta, no nie oddawali mu w gestie spraw węgla, tak? Żeby przewoził, składował, etc. No ale będzie miał takie alibi, że zajmuje się węglem, że przewozi swoim służbowym samochodem w bagażniku, więc nie może zająć się dziurawymi drogami. Można też pójść innowacyjną metodą, powiedzmy, i zasypać tym węglem dziury. Tak, panie redaktorze, akurat tam te dziury są zasypywane częściowo i były już zasypywane, ja wiem, 800 razy albo 1800 razy i starcza to na tydzień, jeśli popada, a na dwa tygodnie, gdy nie popada i nawet jak przyjeżdża firma najęta przez właśnie tutaj prezydenta i zarząd miasta, to zasypuje już teraz, panie redaktorze, co ósmą albo co piętnastą dziurę i się tłumaczy, że kazano im tylko te większe zasypywać, bo już nie ma nawet tyle tego miału czy węgla. No więc może akurat trzeba to wysypać węglem, zmielić jakoś, poprosić specjalistów z Bogdanki, którzy się na tym znają. Może jakoś to połączą, no ale tak czy owak wracamy do czasów służb niemienionych, do komunizmu i socjalizmu, gdzie rząd zajmował się wszystkim, no i jeszcze tutaj ceduje na samorządy, więc zamiast tych pilnych spraw ważnych dla mieszkańców będzie się zajmował teraz składowaniem węgla. Mam nadzieję, że tutaj wam nie zrzucą w studiu z jakieś 2 tony na lato. Będzie milej, tak? Będzie ciaśniej, ale właśnie. W każdym razie ja się śmiałem z tej innowacji, sugerując zasypanie dziur węglem, tak jak swego czasu błysnęła łódź z innowacyjnej metody naprawy gruntowej drogi plackami asfaltowymi. To mniej więcej ten sam gatunek pomysłu, można powiedzieć. No, ale
Śmiechem, żartem my sobie tutaj heheszkujemy, ale całkiem poważnie na przykład zaczyna się dziać w Chinach, ponieważ Amerykanie, konkretnie służby amerykańskie, podejrzewają, że ta pandemia, która nas ogarnęła parę lat temu, COVID-19, nie pochodzi, tak jak utrzymywali chińscy decydenci, z jakiegoś przypadkowego zakażenia na targu, ale jednak pochodzi z laboratorium zajmującego się wirusami. I co się dzieje teraz? I teraz zaczyna się robić coraz ciekawiej. Bo Chińczycy są oskarżani już praktycznie rzecz biorąc, no może nie tyle o sabotaż, ale przynajmniej bardzo poważne niedopatrzenie. Takie informacje się pojawiły i tutaj wypowiedział się nawet szef wspomnianych przez pana redaktora służb specjalnych amerykańskich, czyli FBI, wskazując na Wuhan i wyciek właśnie różnych substancji, czy też przedostanie się tego wirusa. Jest w tej chwili okres polowania na winnego, czyli trzeba znaleźć kozła ofiarnego. Jeśli się zamknęło w więzieniu de facto społeczeństwa, nie tylko polskie, myślę o lockdownie, ale i w Europie i na świecie na 1,5 roku, i to w tej chwili musi być winny. Jeśli oczywiście wprowadzało się niesprawdzone preparaty, które de facto, jak sam producent twierdził, nic nie dawały i niczego nie gwarantowały. To było 5 minut dla firm farmaceutycznych, to dla nich 5 minut. Natomiast dla ludzi to było wielce uciążliwe, no i tąpnięcie gospodarek. Trzeba poszukać winnego. No i znajduje się winny, zresztą wskazywany wcześniej chociażby przez Donalda Trumpa, no bo przecież on zarzucał WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, że weszła wcześniej w kontakt z Chinami, wiedząc o tym, że ten wirus się stamtąd wydostaje, nie ostrzegła ze względów utylitarnych. I dlatego Trump sugerował, żeby wycofać się z tej organizacji. No i w tej chwili potwierdzają nam służby specjalne amerykańskie, że to stamtąd pochodzi. Uważam, że moment, w którym ta informacja jest przekazywana, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale oni wiedzą, że to pójdzie na cały świat, także tutaj do nas, do Lublina doszła, nie jest przypadkowy, gdyż Stany Zjednoczone zaangażowały się po stronie ukraińskiej, która walczy z Rosją, chcąc osłabić Rosję, natomiast Chińczycy pomagają Rosjanom i tutaj urządzili sobie taki poligon doświadczalny. Wobec tego rykoszetem trafia ich amerykański wywiad, twierdząc, że stamtąd wydostał się tenże wirus. A tak na marginesie, panie redaktorze, bo po naszych audycjach niektórzy podnoszą tutaj taką kwestię, że ja formułuję zarzut, który podtrzymuję cały czas, że nasze służby specjalne de facto nie istnieją, ani wywiad, ani kontrwywiad wojskowy, gdyż od początku wojny na Ukrainie nie usłyszeliśmy żadnej informacji dotyczącej sytuacji tam panującej, przekazanych przez nasze służby, a służby amerykańskie, brytyjskie, a także ukraińskie tam działają i mamy te informacje. Niektórzy uważają, że ja domagam się zdrady tajemnicy i można byłoby narazić tych ludzi. Nic bardziej mylnego. Idzie właśnie o takie informacje, jakie dzisiaj pan redaktor zacytował. FBI, nie zdradzając swoich źródeł absolutnie, ani miejsca, ani nazwisk, ani żadnych innych danych, podaje do publicznej wiadomości, że ta agencja, jej pracownicy, jej wywiadownia pozyskała informacje na ten temat, że to wyszło z Wuhan. I o takie informacje mi chodzi. Dlaczego Polacy nie mają własnych służb, które by pozyskiwały tego typu informacje? Czy na przykład, panie redaktorze, szanowni państwo, nasz kraj nie jest w stanie wysłać, czy też wyszkolić własnych wywiadowców, żeby nie powiedzieć szpiegów, którzy na przykład potwierdzą albo temu zaprzeczą. Czyli dzisiaj rozmawiając, moglibyśmy mieć informacje od naszych służb bez personifikowania, ani bez wskazywania nawet jaka służba, czy wywiad, czy kontrwywiad, przekazuje nam i potwierdza, że tak jest,
Albo dowiadujemy się, że według naszych służb, mówiąc ogólnie, to jednak nie stamtąd wyszło. Niestety, tak jak zaczynaliśmy w przypadku Unii Europejskiej, tak tutaj Mateusz Morawiecki, odwołując ministra Macierewicza, do czego miał zresztą pełne prawo, wylał dziecko z kąpielą, czyli rozbił jednocześnie nasze służby, które do dziś nie mogą się pozbierać w tak trudnej sytuacji międzynarodowej. Czyli jak pan by myślał, tak już prywatnie można powiedzieć, sądząc, czy jest uprawnione oskarżenie FBI, że to jednak wyciek z laboratorium, czy mimo wszystko jakiś taki przedziwny przypadek? Tak jak powiedziałem wcześniej, ja jednak uważam, że te służby są profesjonalne i gdyby to był tak zwany fake news, no to jeszcze jeden taki i ta wywiadownia, te służby FBI tracą na wiarygodności. Więc zakładam w 95%, że to jest informacja prawdziwa. Zawsze ten margines zostawiam. 95% informacja prawdziwa, ale z drugiej strony jest czas, kiedy się podaje. Pytanie należy zadać, a kiedy FBI o tym się dowiedziało? Rzeczy samej. Bo ja nie wykluczam, że FBI miało tę wiedzę już blisko rok temu. I co z tym zrobili? Nic. No właśnie, bo informacji nie przekazuje się na zasadzie emocjonalnej, czyli hura, dowiedzieliśmy się. Załóżmy na chwilę na 100%, że to jest z Wuhan, chociaż wiedzieliśmy wcześniej, bo były informacje, że FBI dowiaduje się, że ten wirus wyciekł, jak oni mówią, nieświadomie z Wuhan. To pan redaktor myśli, że oni dowiadują się w poniedziałek i we wtorek informują opinię publiczną w Stanach, a we środę cały świat? No nie, no ta informacja jest cenna i należy ją zagrać. I wracam do pierwszego tematu. Tak samo Polska powinna rozgrywać sytuację w Unii Europejskiej. Raz wygra, raz przegra. Ale nie może być tak, że tam wysyłamy za przeproszeniem takie cielęta, które patrzą na Unię jak na malowane wrota i nie wiedzą, jak się zachować. Tam potrzebne są osoby doświadczone, tak samo i tutaj. Mam wrażenie, że ten sygnał o wycieku z laboratorium rzeczonego wirusa jest swego rodzaju ostrzeżeniem dla Chin, ponieważ Chiny prawdopodobnie mają zamiar wesprzeć militarnie Rosję w ich działaniach, eksportując do nich, do Rosji, swój sprzęt militarny. I tu myślę, że Amerykanie, można powiedzieć, że zapalili Chińczykom żółte ostrzegawcze światło. Mówiłem przed chwilą właśnie o tym, że Chińczycy opowiedzieli się po stronie rosyjskiej i też nie wczoraj, i nie przedwczoraj, ale wcześniej. I sądzę, że wywiad amerykański wszedł w posiadanie informacji, takich jak przedstawił przed chwilą pan redaktor, czyli konkretnych, że chcą zaangażować się być może fizycznie, a nawet sprzętowo. Wobec tego wypuszczają tego typu informacje, jak podejrzewam, nie jest to jedyna informacja. Takich informacji powinni mieć nie dwie, nie pięć, nie osiem, więcej. Więc to jest cały arsenał, który się gromadzi, żeby neutralizować pewnego rodzaju ruchy przeciwnika, które są do przewidzenia i nie tylko do przewidzenia, które są potwierdzone przez wywiad, ale do tego potrzebny jest naprawdę dobry wywiad. I my teraz jesteśmy po jednej stronie, ale nie wiemy do końca, w co grają te dwie strony, czyli najważniejsze, i Rosja, i Chiny, i Stany Zjednoczone. I dlatego ubolewam od już wielu, wielu miesięcy nad tym, że nie mamy własnych profesjonalnych służb wywiadu i kontrwywiadu, które by informowały polski rząd o szczegółach w drodze tajnej, niejawnej, a społeczeństwo polskie było informowane w taki sposób, jak informuje FBI o tym, co odkryło. No cóż, ale za to w takim układzie bardzo ciekawie dzieje się u nas, jeśli chodzi o informacje, które ma zamiar uzyskać NIK od poszczególnych przedsiębiorstw i poszczególnych
podmiotów. Okazuje się, że nikt nie może wejść do tychże podmiotów, jest niejako persona non grata. Nie ma możliwości nikt wejść do Orlenu. Teraz ostatnio GPW nie wpuściło nikowców do swoich podwojów, przez swoje podwoje. Co się dzieje z nikiem? Czego on jest tak nacenzurowanym? Najwyższa Izba Kontroli, konkretnie kontrolerzy tejże Najwyższej Izby Kontroli, mają prawo kontrolować wszystkie agencje i instytucje, gdzie trafia pieniądz publiczny, czyli gdzie trafiają nasze pieniądze, pieniądze z naszych podatków. Mhm. I do tej pory tak było, że Najwyższa Izba Kontroli kontrolowała tego typu podmioty, o których mówi pan redaktor. Czy to Orlen, czy to właśnie te sprawy, jeśli idzie o sprawy bankowe, czyli giełdę papierów wartościowych i tak dalej, i tak dalej. No ale w tej chwili kontrolerzy nie są wpuszczani i twierdzą, że to są firmy prywatne de facto, tak jak chociażby wcześniej Orlen, choć tam blisko 50% udziałów ma Skarb Państwa. No i wcześniej Orlen wpuszczał, a teraz nie chce wpuścić, bo jeśli mówimy o tym, o tej sprawie WIBOR-u, czyli Warsaw Interbank Offer Rate, czyli instytucji, która decyduje o wysokości oprocentowania na rynku międzybankowym, i ta instytucja, jak czytamy w oficjalnych komunikatach, umawia się z innymi bankami i z Radą Polityki Pieniężnej co do stosowania wysokości stóp procentowych, wprowadzania wysokich stóp procentowych. I tutaj pada słowo, że się umawiają. Co to znaczy? No to znaczy, że występuje tutaj zmowa. Zmowa. I ta zmowa oczywiście jest niekorzystna dla obywateli, czyli dla nas. A jeśli tam są publiczne pieniądze, to powinien to skontrolować NIK i powinny wejść inne służby. No ale nie wpuszcza się ich tam. Dlaczego oni decydują się na niewpuszczenie? Gdyż są powiązani z władzą, czyli z PiS-em, tak zwaną Zjednoczoną Prawicą, a nie ona Zjednoczona, ani Prawica, ale tak się nazywa. I to może zaszkodzić interesom Zjednoczonej Prawicy i może kosztować to kilka przynajmniej punktów procentowych w zbliżających się wyborach. Wobec tego, mając zapewnienie, przynajmniej mgliste, że prokuratura odrzuci wnioski Najwyższej Izby Kontroli o to, żeby tam weszła, i liczą na to, że też sądy nie pozwolą na wejście tamże, będą się skutecznie bronić do wyborów. Ale jak słyszymy, bo powiedział to nawet dzisiaj pan prezes Marian Banaś, którego pozdrawiam przy okazji, bo się znamy, w wywiadzie dla Polsatu, on podejrzewa, że na różnego rodzaju wsparcia promocyjne Orlen wydał 3 miliardy złotych, czyli wspierał znajomych królika. No to panie redaktorze, jeśli się okaże to prawdą, że rocznie tyle wydaje, to za dwa lata byłoby 6 miliardów złotych, no to, to ile to będzie? To ponad miliard euro, 1,5 miliarda euro. No i oni boją się pokazać kontrolerom, na co wydawane są de facto publiczne pieniądze, bo to nie jest firma pana Banasia, on sobie w Pcimiu był i tam jeszcze chyba nawet nie był tym wójtem, tylko w jakichś tym zakładach maszynowych pracował. To chyba o panu Obajtku pan mówi, tak? Przepraszam, tak. O panu Obajtku. W głowie mam i przed oczami Mariana Banasia, ale myślę o prezesie Obajtku, który był wójtem Pcimia i wcześniej był w jakichś zakładach maszynowych, i to nie była jego firma, ten Orlen, to są nasze pieniądze, to są przekształcone pieniądze firm innej spółki paliwowej, i to są pieniądze naszych rodziców, naszych dziadków, to nie jest jego prywatny folwark. I dlatego NIK powinien tam wejść i powinien tam wejść właśnie pan Marian Banaś do pana Obajtka zajrzeć, ale on się tego panicznie boi, ale sądzę, że ten strach większe ma oczy na Nowogrodzkiej jeszcze, bo no chyba nie trzeba dużej wyobraźni, żeby domyślić się, gdzie te miliardy złotych wsiąkały, tak? Czy jeśli nie bezpośrednio do lokatora i odwiedzających Nowogrodzką, to na pewno do znajomych. Taką stawiam hipotezę.
Na pewno gdzieś te pieniądze wypłyną. A gdzie, to będziemy obserwować. Miejmy nadzieję, że wypłyną, bo ja uważam, że jeśli powstanie przyszły rząd, to trzeba będzie to rozliczyć i trzeba będzie te pieniądze po prostu windykować, tak jak w przypadku przestępczości zorganizowanej. Trzeba po prostu te majątki będzie pozajmować, bo jak widzimy, jak przypuszczam, jest to źródło pieniędzy publicznych, do których oni się po prostu dobrali. No i po zajrzeniu do tego garnca miodu, rękami lepkimi zabierają to wszystko, licząc na to, że ex post uchwalą ustawy abolicyjne. No nic z tych rzeczy. Uważam, że do tego trzeba będzie wrócić i mam nadzieję, że jak Konfederacja urośnie w siłę, to rozszerzy swój program o ten punkt, który ja postuluję. Jak to się mówi, życzymy powodzenia. Szanowni Państwo, doszliśmy do końca naszych tygodniowych rozważań. Cóż, diagnoza jaka jest, to sami Państwo sobie odpowiedzcie. Dzięki panu profesorowi możemy przybliżyć Państwu różnego rodzaju mechanizmy. Dzięki temu, że spotykamy się z różnymi osobami w studiu, możemy dla Państwa robić interesujące programy. Szanowni Państwo, jednakowoż też, żebyśmy my mogli funkcjonować i tworzyć interesujące Państwa audycje, to również potrzebne jest, naprawdę poważnie potrzebne, wsparcie z Państwa strony. Im więcej, tym lepiej. No cóż, takie czasy, prawda? Niestety, nasze zasoby finansowe nie pozwolą na długie utrzymywanie się na tak zwanej powierzchni, więc apeluję do Państwa i zwracam się też w imieniu pana prezesa, który jest, można powiedzieć, głową naszej telewizji, o to, żebyście Państwo zechcieli nas wesprzeć mocniej finansowo, a dzięki temu będziemy mogli nie dość, że się utrzymać, to także rozwinąć naszą działalność o dalsze interesujące tematy. Proszę Państwa, polecamy się Państwa pamięci ja, Marcin Truk, Telewizja Niezależna Lublin oraz pan profesor Mirosław Piotrowski, mam nadzieję, również się dorzuci do mojej prośby do Państwa telewidzów i również zechce wesprzeć moje prośby o wsparcie. Tak, i myślę, że tutaj z tych funduszy, o których mówiliśmy, bo to trzeba wysłać sygnał pozytywny, pozwolimy tym pisowcom, którym lepią się do rąk publiczne pieniądze, żeby je oddać i będzie można wpłacać. Ale póki to nie nastąpi, no to również dołączam liczymy się do tego. Liczymy na Państwa wpłaty w takim układzie. Dziękuję Panie Profesorze za przybycie do studia. Dziękuję bardzo. A Państwu za cierpliwość i uwagę.